Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym live'ie, gdzie powiemy tym razem o nieruchomościach w Bułgarii. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje. Jeżeli dotychczas się nie interesowaliście inwestycjami w nieruchomości za granicą, a tym bardziej w Bułgarii, to będzie okazja wypytać Andrzeja o to, jak można inwestować na rynku nieruchomości w Bułgarii. Witam Andrzeja Domiańskiego, który właśnie zajmuje się nieruchomościami właśnie w Bułgarii. Inwestuje tam, ale jest tutaj w Polsce dyrektorem Klubu Przedsiębiorczości Warszawskiego, Klubu Przedsiębiorczości. Jest obieży światem, napisał książkę Obywatel Świata. Natomiast najlepiej sam o sobie powie, jak to wygląda jego kariera życiowa, jeżeli chodzi o biznes, o nieruchomości. Witam Ciebie, Andrzeju. Witam serdecznie. Witam Ciebie, Aniu. Witam wszystkich, którzy nas oglądają. Powiedz, jak to zaczęło się u Ciebie z nieruchomościami? Moja historia z nieruchomościami sięga historii jeszcze z lat 90. Zainteresowałem się nieruchomościami po przeczytaniu takiej książki, która wtedy była nowością. Ja nie miałem pojęcia w ogóle, że istnieje taka książka, że istnieje taki autor. Dzisiaj to jest książka kultowa. Było to w 99 roku, tak, czyli tuż przed milenium, działa się rzecz w Turcji, gdzie pojechałem na wakacje z rodziną i tam po kilku dniach zacząłem się mocno nudzić, bo jakoś nie bawi mnie za bardzo leżenie na basenie, wystawianie się na słońce czy opalanie się. Po prostu się nudziłem, poszedłem do recepcji hotelowej zapytać o to, czy mają może jakieś tutaj książki do poczytania. Pani mi wskazała taki podobny regał, jak tutaj za mną jest. Tam było dużo książek, więc pogrzebałem w tych wszystkich książkach. Jedna mnie szczególnie zainteresowała. Na okładce zawsze tam są, wiecie, opisane jakieś takie ciekawostki z książki. No i zainteresowałem się tą książką. Zajęło mi przeczytanie jej pewnie ze 2-3 godziny. I no, ta książka dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że totalnie odmieniła moje życie, bo po prostu zainteresowałem się dzięki niej nieruchomościami. To była książka Roberta Kiyosaki, Biedny ojciec, bogaty ojciec. Dzisiaj chyba wszystkim, którzy działają w tej branży, czy cokolwiek słyszeli, dobrze znana, a Robert pisze tam, takie główne przesłanie jest tego typu, żeby grać w życiu, w prawdziwym życiu, w tą grę Monopol, czyli kupować te ulice, działki, stawiać domy, hotele i tak dalej, i tak dalej. I ja właśnie od przeczytania tej książki zacząłem to robić. A nie była to książka po turecku? Książka była po angielsku. Co ciekawe, później sprawdzałem, że ona została wydana. W ogóle pierwsze wydanie było w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych. Ona miała wtedy dopiero 3 lata. No i jakimś cudem znalazła się w Turcji w wersji angielskiej. Ja wtedy już byłem świeżo po studiach w Kanadzie, więc dobrze znałem angielski, łatwo ją przeczytałem. I tak się zmieniło właśnie moje życie. No to pięknie, pięknie. Historia taka, jak właśnie ludzie mówią o przypadkach, a ja po prostu mówię, że na drodze są cegiełki, gdzie te cegiełki należy podjąć i coś z nimi zrobić. I tak było w Twoim przypadku. Ty przeczytałeś książkę i zacząłeś działać. A dlaczego akurat otworzyłeś się na rynek w Bułgarii? Na rynek bułgarski otworzyłem się całkiem niedawno. Też oczywiście kolejny przypadek, można powiedzieć, bo no, kolega namawiał mnie dość długo, żeby w ogóle pojechać do tej Bułgarii, zobaczyć,
jak tam jest ładnie, pięknie, ale ja, to było jeszcze na początku tego roku i miałem wrażenie i taką opinię wyrobioną pewnie jak większość Polaków, że ta Bułgaria to taka trochę zacofana, tam do tego kraju się jeździło dawno temu, za komuny wszyscy politycy tam jeździli, w nagrodę byli wysyłani, co zamożniejsi ludzie też tam jeździli na te tak zwane wczasy nad Morze Czarne i no niezbyt dobrze mi się kojarzyła ta Bułgaria. Natomiast jak pojechałem w tym roku wiosną, pojechałem z tego względu, że trafiłem bardzo dobre ceny biletów, bo wyobraź sobie, Aniu, że wydałem całe 78 zł na bilet w tą i z powrotem, Warszawa-Burgas. Tak, i po prostu mówię, no co mi szkodzi, polecę, zobaczę, zorientuję się, najwyżej wrócę i nic tam nie zdziałam. No ale poleciałem na tydzień czasu, w ciągu tego tygodnia obejrzałem aż 60 mieszkań, więc zrobiłem bardzo dobry research, obejrzałem te mieszkania z czterema różnymi pośrednikami tam na miejscu. Ogólnie mi się spodobało, stwierdziłem, że jest to naprawdę ciekawe miejsce. Ja mówię tutaj konkretnie o Słonecznym Brzegu, czyli takiej typowo turystycznej miejscowości, chyba najpopularniejszej dzisiaj wśród Polaków. Masy Polaków tam jeżdżą, w tamto miejsce. No i stwierdziłem, że nieruchomości są naprawdę w super atrakcyjnych cenach. Podczas tego oglądania mieszkań złożyłem cztery oferty na mieszkania, które mi się właśnie najbardziej spodobały i właściwie wyjechałem po złożeniu tych ofert, natomiast już wiedziałem, że ten rynek jest bardzo atrakcyjny, interesujący, jest dzisiaj jeszcze dosyć tani i ma ogromny potencjał wzrostu. A co to znaczy dosyć tani? Wiesz co, no nawet jak porównamy ceny nieruchomości tam nad morzem w pięknej miejscowości turystycznej do jakichkolwiek cen nieruchomości w Polsce, no to jest co najmniej dwa razy taniej. Czyli można powiedzieć, że średnia cena mieszkania na dzień dzisiejszy właśnie tam to jest około 1000 euro za metr kwadratowy, tak? Więc wiesz, poniżej 5000 zł za metr kwadratowy w Polsce to już naprawdę nie znajdziesz chyba nigdzie mieszkań, a w miastach przeważnie to jest razy dwa, razy trzy cena, a nad Morzem Polskim to chyba razy cztery. No zgadza się. No czyli faktycznie za jakieś tam... A jakie są najbardziej popularne nieruchomości właśnie nad morzem? Czy to są mieszkania, czy to są jakieś... Penthouse mi z angielskiego przychodzi na myśl, ale takie domki szeregowe. Wszystko od zasadności portfela oczywiście zależy. Mieszkania są różne, przeróżne. Można kupić również penthouse, można kupić również dom, tylko no, cena wtedy też będzie odpowiednio wyższa, ale ta średnia cena, którą powiedziałem na początku, te 1000 euro za metr, no to ona obowiązuje, czyli jeżeli chcesz kupić sobie kawalerkę, załóżmy 30 metrów, no to musisz liczyć te 30 tysięcy euro. Jeżeli chcesz wielki penthouse 200-metrowy kupić, no to jest 200 tysięcy euro. Prosty przelicznik, ale do wyboru, do koloru jest tam cała masa nowo wybudowanych bloków, mieszkań, są też domy do kupienia, więc no naprawdę wybór jest bardzo zacny. Te bloki są budowane już w nowej technologii, to są z reguły bloki mające 10 do 20 lat, więc w miarę nowe, świeże. Przeważnie każdy blok ma na swoim terenie basen, więc no są to bardzo komfortowe mieszkania. To już nie jest na pewno ta Bułgaria, którą być może wielu zna jeszcze tam ze starych czasów. Jeżeli ktoś nie był w Bułgarii w ciągu ostatnich, nie wiem, 5 lat, to tam się dużo zmieniło. Znaczy, wiesz co, że być może tam, gdzie ty jesteś, się dużo zmieniło, natomiast mój partner no jeździ, jest jako zawodowy kierowca, no i ostatnio mi przysłał właśnie z Bułgarii zdjęcie, gdzie pan na wozie z koniem wiezie słomę, no to tak średnio się to skojarzyło. Jest tego sprawę, wiesz, Bułgaria to nie jest tylko Słoneczny Brzeg czy turystyczne miejscowości. Sofia rozwija się bardzo szybko, większe miasta też,
turystyczne miejsca jak najbardziej, ale reszta kraju, no to nie oszukujmy się, to jest jednak najbiedniejszy kraj w Unii Europejskiej, więc no nie ma się spodziewać, że tam będzie nawet tak jak w Polsce, tak? Polska bardzo mocno poszła w ostatnich latach z rozwojem w górę, wiele krajów również. Rumunia przykładowo, która jest sąsiadem Bułgarii, jeszcze 5 lat temu, to oni byli na bardzo porównywalnym poziomie rozwoju, ale decyzje rządu rumuńskiego o obniżeniu drastycznym podatków, o ściągnięciu kapitału zagranicznego spowodowały, że dzisiaj Rumunia w ciągu 5 lat dwukrotnie prześcignęła Bułgarię na przykład, a w Bułgarii zaczyna właśnie to się dziać. Moim zdaniem, moje takie skromne obserwacje wskazują, że oni również pójdą tym tropem rumuńskim i mam nadzieję, że w ciągu kilku lat szybko wzrosną. Wspominałeś o rynku wtórnym i rynku pierwotnym, deweloperskim, czyli rozwijają się tam również mieszkania, bloki są budowane, budowane są domki przez deweloperów i czy różnica w kosztach jest znacząca, czy jest porównywalna do rynku wtórnego? Myślę, że jest to dosyć porównywalne. Może 10% więcej trzeba zapłacić, powiedzmy, za nowe mieszkanie od dewelopera. Nie więcej, 10, może 20% w niektórych przypadkach. Wszystko zależy oczywiście od jakości bloku, ale z kolei jak kupujesz mieszkanie nowkę, sztukę od dewelopera, no to trzeba to mieszkanie jeszcze doposażyć. Mieszkania są sprzedawane tam od deweloperów w takim no, bardziej zaawansowanym stanie zdecydowanie niż w Polsce. Nie są to, wiesz, białe ściany bez podłogi, bez drzwi, bez białego montażu, tylko tam generalnie jak wchodzisz do mieszkania deweloperskiego, to już są ładnie położone podłogi, wymalowane ściany z reguły na biało, no kolor to trzeba sobie ewentualnie nanieść. Łazienka jest wykończona, tam jest kabina prysznicowa, umywalka. No brakuje tam tylko mebli, można powiedzieć, jakiś aneks, jakieś meble trzeba jak najbardziej do tego dołożyć. Natomiast rynek wtórny, no to masz o tyle lepiej. Ja sam kupiłem mieszkanie w takim bloku 12-letnim bodajże. No to wiesz, ja wszystkie meble już tam miałem. Musiałem to mieszkanie jedynie doposażyć, czyli kupiłem jakieś tam rzeczy pod wynajem. Pościele, garnki, jakieś tam, wiesz, wszystko, żeby ten wynajmujący miał komfort. Dokupiłem kabinę prysznicową, bo tam była zwykła ta zasłona, to mi się nie podobało. Dokupiłem pralkę, łącznie może 5000 zł wydałem na doposażenie i mieszkanie jest gotowe, przygotowane pod wynajem. A czy trafiają się okazje, tak jak w Polsce, pewnie w Bułgarii też się trafiają okazje, gdzie i to są raczej rynek wtórny czy rynek pierwotny? No raczej na rynku wtórnym można szukać okazji, oczywiście, tylko że z okazjami no, trzeba być bardzo ostrożnym, bo często okazja no, wiąże się z jakimś tam ukrytą informacją, o której nie wiemy na początku i tak jak chyba wszędzie na rynku nieruchomości, no nieruchomość trzeba dobrze zweryfikować, zanim ją się kupi, trzeba sprawdzić oczywiście tam księgi wieczyste, prawo własności, no i parę jeszcze innych kwestii, które no, w Polsce mogą nie występować, tam występują. Ja powiem ci, że mimo, że można powiedzieć, to jest moja świeża taka historia, bo dopiero od kwietnia, to od kwietnia byłem już tam 4 razy i dosyć mocno zorientowałem się na rynku, nawet założyłem swoją firmę, mam tam na miejscu lokalnego wspólnika, i pomagamy właśnie ludziom w ramach tej naszej spółki wyszukać konkretne mieszkanie, sprawdzić je dokładnie właśnie pod kątem wszelkich pułapek, które tam na człowieka mogą czyhać. No i wtedy osoba, która kupuje, no jest pewna, że to jest dobra, sprawdzona inwestycja, że będzie można ją konkretnie, wiesz, wynajmować i nie będzie z tym się wiązało jakichś dodatkowych kosztów. Tutaj mogę taki przykład dać, że znajomi, którzy nie zdecydowali się akurat na mieszkania od dewelopera, które początkowo chcieli już, chcieli wpłacać zaliczkę, już je kupować, ale gdzieś tam
podczas rozmów dosłownie w pobliskiej restauracji zaczęli rozmawiać z jakimś pośrednikiem, przypadkowo poznanym. Ten pośrednik wyciągnął ich, pokazał im fajne mieszkania, już umeblowane w podobnej cenie jak u tego dewelopera, ale wszystko już było wyposażone, nawet to było trochę taniej, więc skusili się na te mieszkania, no i już je zaliczkowali. Dwa miesiące później zgłosili się do nas, żebyśmy im pomogli, bo się okazało, że jest to blok, w którym jest 100 mieszkań i wyobraź sobie, że tam jest jeden wspólny licznik prądowy. No i teraz fajna sprawa, nie? Jak przyjdzie ci rachunek prądowy, no to oczywiście podzielą to równo na 100 mieszkań, a jak tam ktoś sobie wstawi jakąś kopareczkę bitcoinów czy coś innego, to może być słabo, tak? No i to jest jedna z rzeczy, o której ci na początku nikt nie powie, trzeba to wiedzieć, gdzie sprawdzić, gdzie zajrzeć i tak dalej, nie? No to jest właśnie istotne, czyli stworzyłeś taką spółkę pośrednictwa nieruchomości, prawdę mówiąc. Można powiedzieć, my mamy tam kontakty przede wszystkim właśnie z różnymi firmami, które mieszkania sprzedają, mamy dostęp do mieszkań bezpośrednio sprzedawanych, mamy dostęp do deweloperów, ten nasz partner na miejscu, Artur, on już tam mieszka 8 lat, on mówi doskonale po bułgarsku, zna tam wszystkich prawników, notariuszy, procedury, które obowiązują, no jednak jest to inny kraj, lepiej robić to ze kimś sprawdzonym, kto ci powie różne takie kwestie, a nie rzucać się na głęboką wodę i od pierwszego lepszego kupować mieszkanie, no bo można niestety troszeczkę na tym stracić, tak, jak się nie zna niuansów lokalnych. A czy też na przykład te twoje nieruchomości, które już zakupiłeś, one są zarządzane przez tą waszą spółkę, czyli dbanie o wynajem, jak to wygląda? Tak, my również oferujemy osobom, które zakupiły mieszkanie za naszym pośrednictwem, zarządzanie tym mieszkaniem, bo wiadomo, że większość ludzi z Polski, która tam decyduje się na inwestycje, no to mało kto to mieszkanie kupuje tak tylko dla siebie. No można oczywiście, natomiast no to są pewnego rodzaju koszty i no wiadomo, że jest to pewien luksus. Natomiast jeżeli to mieszkanie, kiedy nas tam nie ma, pracuje, jest wynajmowane, no to ono również zarabia. I my jak najbardziej tym ludziom to oferujemy. Pobieramy oczywiście opłatę za zarządzanie, ale mieszkanie jest zadbane, jest wysprzątane, są wydawane klucze, odbierane klucze, sprawdzamy to mieszkanie, czy tam jest wszystko w porządku. Również oferujemy tą usługę wrzucania ogłoszeń tego mieszkania na lokalne portale, czy na Booking, czy na Airbnb, jak najbardziej. A ile można zarobić na takim wynajmie? Czy jeżeli kupujecie to za gotówkę, no bo Polacy za granicą zazwyczaj kupują za gotówkę, bo inaczej no, nie mają możliwości. Tak, w Bułgarii skredytowanie mieszkania przez lokalne banki jest praktycznie niemożliwe, bo banki lokalne nie dają obcokrajowcom kredyty nawet na zakup nieruchomości tam u siebie. Można oczywiście gdzieś szukać finansowania w Polsce na przykład, bo można znaleźć bank, który finansuje nieruchomości zagraniczne, ale to jest proces utrudniony. Poza tym no, te mieszkania są no, niezbyt drogie na dzień dzisiejszy i większość ludzi, która interesuje się nieruchomościami, jest w stanie te 180-200 tysięcy wyłożyć właśnie gotówkowo na takie mieszkanie. I wtedy my oferujemy zarządzanie. To już jest oczywiście indywidualna rozmowa, natomiast powiem ci, że ja mogę na swoim przykładzie chociażby mieszkania powiedzieć. Ja w tym sezonie już wynająłem przez 3,5 miesiąca, jak gdyby przez 3,5 miesiąca mieszkanie było wynajmowane, mimo że jest wynajmowane dopiero od tam końca maja. No i teraz powoli sezon już się kończy, tak do końca września jeszcze pewnie to mieszkanie uda się wynająć i myślę, że tak można spokojnie założyć, że ROI, czyli ten zwrot z inwestycji, może tu być rzędu około 10% w skali rocznej. Natomiast no, tamten sezon też nie jest cały rok, tylko to jest sezon powiedzmy trwający 4 miesiące, kiedy można na tym wynajmie zarabiać. I w ciągu tych 4 miesięcy mniej więcej 10% kosztów mieszkania się zwraca. A zimą nikt nie jest chętny, żeby sobie pojechać nad morze i po prostu wypocząć?
Wiesz co, tam miejscowości nadmorskie, właśnie ten Słoneczny Brzeg, wyglądają bardzo podobnie jak polskie miejscowości nadmorskie, czyli zimą no, te miejscowości się wyludniają, tak? Latem sądzę, że w Słonecznym Brzegu tam jest pewnie z 1,5 miliona ludzi, masę hoteli, mieszkań, tam miasto tętni, żyje, a zimą tam pewnie zostaje z 50 tysięcy mieszkańców takich stałych i to wszystko, nie? Pełno pustostanów, pełno pustych mieszkań. Oczywiście no, ogłoszenia można dawać, można mieć szczęście, że ktoś tam wynajmie, ale za dużo, dużo mniejsze pieniądze, nie? Więc być może nawet tego się nie opłaca robić. Aha, rozumiem. A jakie są koszty utrzymania takiej nieruchomości? Powiem ci, że to mnie najmilej zaskoczyło, bo te koszty utrzymania są, bym powiedział, śmieszne, jak to porównuję chociażby do czynszów w Polsce. No za to nasze mieszkanie, które tam kupiliśmy, taka kawalerka 30-metrowa, my za zarządzanie tym, nie za zarządzanie, za utrzymanie jak gdyby tego mieszkania w bloku, bo tu się płaci zarządcy bloku za to, że on tam sprząta części wspólne, że jest oświetlenie takie budynku, tak, w jakichś tam miejscach właśnie takich wspólnych, jest również zadbany basen, bo trzeba tym basenem się opiekować, jest strzyżona zieleń, trawy i tak dalej. My łącznie płacimy 320 euro w skali roku, czyli to wychodzi miesięcznie tam 120 zł, w ogóle pomijalne to są kwoty. No i oprócz tego trzeba sobie za media zapłacić. Jest jeszcze taki podatek od nieruchomości, bardzo podobny jak w Polsce, czyli raz do roku do państwa czy tam do miasta odprowadza się pieniądze rzędu 80-100 zł. Takie no pomijalne jakieś kwoty. I to jest, nie ma żadnych dodatkowych jakichś tam opłat, nie? No to faktycznie koszty są bardzo niskie, nie ma czegoś takiego jak, znaczy, no to powiedziałeś, to taki jak gdyby czynsz jest do tego zarządcy tego bloku, natomiast no wszystkie inne koszty związane z ogrzewaniem, etc., etc., to każdy płaci we własnym zakresie, bo rozumiem, że każdy ma jakieś tam swoje źródło ogrzewania i ciepłej wody. No są liczniki i po prostu płacisz według zużycia. Ja teraz mam, dzisiaj nawet przyszedł rachunek prądowy, no to dostaję go na maila, od razu ten rachunek jest powiązany z moim kontem bankowym. My to wszystko pokazujemy, jak to robić. To jest bezobsługowe, bo elektrownia sama sobie ściąga po prostu opłaty za wodę. Płaci się też według wskazania licznika do zarządcy budynku. Można mu zrobić przelew, nie ma problemu. Czyli jeżeli kupować mieszkanie, czy dom, czy cokolwiek innego pod wynajem, no to warto zlecić komuś takie zarządzanie, żeby no na odległość nie bawić się w to, że proszę pana, mi dzisiaj cieknie kran, proszę o naprawę i lecisz do Bułgarii. Nie jesteś w stanie tego robić na odległość, musi być ktoś lokalnie, kto zadba o tych turystów wynajmujących, no bo jak robisz to przez Booking czy Airbnb, no to też jest takie oczekiwanie oczywiście, tak? Więc no nie musisz tam przychodzić i ścielić łóżka codziennie, no bo to też nie na tym polega, ale jak już wyjedzie turysta, no to trzeba oczywiście mieszkanie wysprzątać, żeby dla kolejnego turysty wszystko było elegancko przygotowane. No dokładnie. A no mówiłeś, że tam też dużo się buduje. A czy można tam kupić ziemię bez problemu? Tak, właśnie wiesz co, to jest fajne. W ogóle prawo własności w Bułgarii mi się bardzo podoba. Jest podobne jak prawo polskie, więc jeżeli kupujesz, no to masz od razu akt notarialny, poświadczony tam przez prawnika, notariusza. To wszystko się odbywa bardzo formalnie. Jest zawsze na takim akcie tłumacz potrzebny, który tłumaczy z bułgarskiego na polski, żeby to wszystko było jasne, klarowne, zrozumiałe. I my jako mieszkańcy Unii Europejskiej nie mamy żadnych z tym problemów, po prostu dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem, żeby to wszystko załatwić, sfinalizować. Nawet robiłem takie transakcje na zasadzie pełnomocnictwa, bo są osoby, które chcą zakupić tam mieszkanie i na moment aktu notarialnego nie ma możliwości, żeby byli powiedzmy na miejscu, to wystarczy, że w ambasadzie bułgarskiej tutaj podpiszą pełnomocnictwo, konsul bułgarski jest
ma jednocześnie funkcję takiego notariusza i oświadcza podpisy i bez problemu można to załatwić na bazie pełnomocnictwa, później robi się przelew na wskazane konto i to wszystko. I tutaj to prawo takie międzynarodowe w zasadzie ma mniejsze znaczenie, bardziej trzeba znać prawo bułgarskie, jeżeli się chce dobrze zainwestować w nieruchomość, no bo jednak te niuanse troszeczkę są inne niż polskie i warto właśnie zlecić komuś to, żeby ktoś zajął się tym. A wracając jeszcze do ziemi, ile taka ziemia kosztuje, nie wiem, czy to jest na hektary, czy na metry kwadratowe. Ziemia oczywiście też wszystko zależy od lokalizacji. Tam w Słonecznym Brzegu akurat ta ziemia już jest bardzo droga, dlatego że tam no, miasto się rozbudowuje i kupują deweloperzy pod bloki. No to wiadomo, jak wiesz, stawiasz blok, który ma tam 5 pięter, no to też cena ziemi zupełnie inaczej się rozkłada. Natomiast gdzieś kilka kilometrów od Słonecznego Brzegu, czyli tak w miarę blisko, no ta ziemia już jest dużo tańsza. Kupuje się ją no przeważnie na metry, ona jest przeliczona, ale ceny zaczynają się tam, nie wiem, od 10 euro powiedzmy za metr kwadratowy, ale już w miejscu, gdzie możesz wybudować blok, no to jest 1000 euro na przykład za metr kwadratowy, nie? Te różnice są ogromne. Przypuszczam, że no w Polsce też hektar ziemi gdzieś tam w rolnych terenach kupisz za dużo mniejsze pieniądze niż ar ziemi w Poznaniu, tak? Czy w Warszawie. No zgadza się. No czyli z tą ziemią to jest wszędzie tak, że im większy potencjał wybudowania i zysku na tej ziemi, tym ceny są wyższe. No pewnie, tak jak powiedziałeś, 10 euro za metr kwadratowy ziemi ornej na pewno tyle nie kosztuje, tylko jeszcze mniej. Tak, oczywiście. Ja mówię już o takiej ziemi budowlanej. Tak. Jasne. No, czyli wygląda to całkiem dobrze. Pytanie jeszcze, no, co się dzieje z nieruchomościami, które, tak jak powiedziałeś, nie są wynajmowane poza sezonem. Czy tam też ktoś dogląda, no bo... Ale tam nie ma specjalnie potrzeby doglądania takich nieruchomości, dlatego że zimy w Słonecznym Brzegu są dużo łagodniejsze niż w Polsce. Tam nie ma mrozu, więc nie ma potrzeby ogrzewania tego mieszkania zimą. Rzadko kiedy tam temperatura spada poniżej plus 5 stopni, wiesz, na zewnątrz, więc no w mieszkaniu nic ci się nie wydarzy. W ogóle tam mieszkania, ci powiem, nie mają kaloryferów, nie mają ogrzewania tak jak u nas w Polsce, tylko najczęściej jest zainstalowana klimatyzacja, która w razie zimowych czy tam takich zimniejszych dni może również ogrzewać to mieszkanie, więc taki tam się rozwiązuje te kwestie. Natomiast wiesz, jak w bloku tam u nas jest ze 150 mieszkań, to jest kilka osób w bloku, które mieszkają tam cały rok oczywiście, ale większość mieszkań zostaje pustych, nie ma potrzeby ich doglądania. Oczywiście można sobie wykupić, nie kosztuje to wiele, więc w razie, jak tam się stanie i nie wiem, ktoś się włamie, no to po budynku zarządca przeważnie się przechadza co jakiś czas i jak będzie coś widział, to zawiadomi, bo ma przecież kontakt do właściciela i wtedy można zainterweniować. A powiedz mi, dlaczego akurat Bułgaria, a nie na przykład Cypr czy Hiszpania tak bardzo popularne? Wiesz co, no przyglądałem się Hiszpanii, Cyprowi się nie przyglądałem, ale Hiszpanii się przyglądałem jak najbardziej. Jest to na pewno atrakcyjniejszy rynek pod względem turystyki. No też zależy oczywiście gdzie w tej Hiszpanii. Ja się przyglądałem głównie Majorce i Teneryfie. Teneryfa to praktycznie cały rok jest sezon i tam na pewno na wynajmie można no, ten sezon mieć dużo dłuższy, pewnie z 10 miesięcy w roku spokojnie się da wynajmować taką nieruchomość, ale też ceny są odpowiednio wyższe
i przeraża mnie, mimo że to jest też Unia Europejska, ale jednak w Hiszpanii przeraża mnie to prawo, które tam panuje i to wielu już o tym słyszało, to tak zwane okupado. Nie wiem, czy ty o tym słyszałaś, ale to jest coś takiego, że masz nieruchomość, masz załóżmy mieszkanie i jeżeli to mieszkanie stoi puste, no jeżeli to jest inwestycyjne, to nawet nie sposób, żeby cały czas było gdzieś tam przez kogoś zajmowane, no i mieszkanie stoi puste i ktoś ci się włamie dosłownie do tego mieszkania, może nie tak, że wyważy drzwi, ale no jakoś tam wejdzie, to on po 24 godzinach ma już prawo, jak gdyby za mieszkanie jest go ciężko wywalić z tego mieszkania. To jest dla mnie jakimś przerażającą rzeczą, ale no, warto podrążyć ten temat w Hiszpanii, więc jeżeli kupujesz tam mieszkanie, to przede wszystkim to mieszkanie powinno być w jakimś, nie wiem, strzeżonym osiedlu, jakiś monitoring i inne kwestie, które nie pozwolą na zajęcie tego mieszkania przez kogoś, kto tam po prostu sobie wejdzie. To jest nieprawdopodobne. Czyli u nas te wszystkie pustostany, które są w Polsce, no to jak mają właścicieli w postaci jakichś tam bezdomnych, no to ci bezdomni już nie są bezdomni, nie powinni być. No właśnie, w tej Hiszpanii to jest naprawdę dziwna kwestia. Mówię, kurczę, tam tylko pojechać i zrobić okupado u kogoś. To jest dla mnie dziwne. No niby Unia Europejska, a to prawo ich podobno się zmienia, ale wciąż to obowiązuje i to do takiego stopnia, że jak ktoś tam się wedrze, że tak powiem, do mieszkania i ty w ciągu kilku lat nie jesteś w stanie go wywalić poprzez jakieś tam procesy sądowe, to po 5 latach on nabywa już całkowitych praw do tego mieszkania, może go sprzedać i no dla mnie to jest w ogóle niesłychane. No dokładnie. A wracając jeszcze do Bułgarii, powiedz, czy są tam modne flipy, tak jak w Polsce, czy to raczej się nie opłaca? Myślę, że flipy można by było robić. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na lokalne podatki, które trzeba zapłacić. Natomiast można mieszkaniami handlować, dlatego że tam dzisiaj rynek jest taki mocno wzrostowy. Ceny idą cały czas w górę i ten rynek no, cały czas żyje. Tam jest dzisiaj tak jak w Polsce powiedzmy rok temu, 2 lata temu, gdzie na dniu schodzą mieszkania, więc jeżeli trafia się jakaś fajna okazja, warto to kupić, można powiedzieć, natychmiast. No i za kilka miesięcy załóżmy sprzedać, czy to z remontem, czy bez, no to już jest rzecz wtórna. Natomiast trzeba wtedy zapłacić podatek 10% od zysku, tak? Więc myślę, że może to być fajna sprawa, natomiast też są opłaty oczywiście przy zakupie mieszkania, ale dużo niższe niż na przykład w takiej Hiszpanii, bo lokalnie w Słonecznym Brzegu tam jest 5% taki podatek od zakupu nieruchomości, plus do tego dochodzą koszty notariusza, prawnika, tłumacza, około 2-3% dodatkowych, więc trzeba liczyć, że kupując mieszkanie, nie wiem, za 50 tysięcy euro, dodatkowo powiedzmy te 3-4 tysiące euro to są te koszty, które trzeba ponieść, więc jak później sprzedajesz mieszkanie, nie wiem, za 60 tysięcy euro, no to masz powiedzmy tego zysku 6 tysięcy, od tego jeszcze 10% podatku. No wiesz, wszystko trzeba sobie wyliczyć, nie? No dokładnie. A czy są, zdarzają się, czy w ogóle dużo jest mieszkań albo domów totalnie zaniedbanych? Zdarzają się, tak, jest całkiem sporo takich mieszkań i takie mieszkania by się nadawały pewnie pod flipa, ale tu już trzeba mieć po prostu dojścia do jakichś ekip remontowych, które to mieszkanie odświeżą, zrobią remonty i ekipy remontowe są nieco tańsze niż w Polsce, ale jest to też oczywiście jakiś koszt. No i żeby taki remont przeprowadzić, to albo trzeba mieć zaufaną ekipę, albo trzeba na miejscu tam być, żeby to po prostu dopilnować, nie? A jak daleko jest z lotniska do tych Złotych Piasków? To nie Złote Piaski, bo to jest inna miejscowość, tylko Słoneczne. Nie? Tak, jest blisko. Piaski są blisko Warny, tam też latają samoloty, ale ja nie znam tamtego rynku. Ja natomiast tutaj działam właśnie w Słonecznym Brzegu i Słoneczny Brzeg jest najbliżej lotniska w Burgas, do którego bardzo dużo samolotów lata. Jeszcze miesiąc temu, jak byłem na lotnisku Chopina,
to właśnie specjalnie sprawdziłem, jakie są połączenia, no to aż wierzyć mi się nie chciało, ale z Warszawy łącznie, z Chopina i z Modlina leciało 9 samolotów każdego dnia. No to bardzo dużo. Pełnych samolotów każdego dnia, gdzie tam 200 osób jest powiedzmy na pokładzie, a z innych miast Polski również latają, możesz dolecieć z Rzeszowa, Poznania, Zielonej Góry, praktycznie z każdego miasta, więc masę, naprawdę masę Polaków tam dzisiaj lata w sezonie. Do końca października można tam dolecieć bez problemu, natomiast lotnisko w Burgas no, zdecydowanie zmniejsza loty od listopada. Z Polski to już nie widziałem właściwie żadnego lotu od listopada do mniej więcej końca marca. Między kwietniem a październikiem można tam dolecieć. Mm-hmm. No to ciekawe, bo ostatnio gdzieś tam w jakimś raporcie nie było Bułgarii w top 10 czasowych miejscowości, krajów. Natomiast no, okazuje się, że być może nie trafili na tych, którzy są tam w tych. Wiesz, statystyki też są z pewnym opóźnieniem pokazywane, więc być może ta Bułgaria w rankingach najczęściej odwiedzanych wkrótce gdzieś tam. Tak, tak. Ale jeszcze a propos tego lotniska nie dokończyłem, bo lotnisko w Burgas jest 28 kilometrów od Słonecznego Brzegu, więc tam pół godziny jesteś w stanie dojechać nawet autobusem za niewielkie pieniądze. Taksówka kosztuje oczywiście więcej, też można jak najbardziej, ale to jest no, niedaleko, 28 kilometrów. No, ta, no to faktycznie 28 kilometrów, czyli jak ode mnie na lotnisko do Poznania. No, tak ja do Modlina też tyle muszę mniej więcej dojechać. No, czyli faktycznie jest szybko. A jak z komunikacją właśnie powiedziałeś o autobusach? Czy jest tam dobrze rozwinięta też sieć taka miejska? Miejska sieć w sezonie jest bardzo dobrze rozwinięta, natomiast Słoneczny Brzeg jest, można powiedzieć, w środku tych takich trzech miejscowości. Można powiedzieć, że to jest Trójmiasto. Słoneczny Brzeg jest w środku. Dalej odsunięte względem, powiedzmy, lotniska jest Sveti Vlas, Święty Władysław, tak się nazywa miejscowość, i jest jeszcze miejscowość Nesebar. I to jest w kształcie takiej podkowy, natomiast wszystkie budynki, wszystkie nieruchomości są zlokalizowane tak do powiedzmy 800 metrów od morza i jest jedna główna ulica, którą bardzo często kursują autobusy. W Słonecznym Brzegu to dosłownie co 5 minut masz autobus, przemieszczenie się nim w dowolne miejsce kosztuje 2 lewa, czyli 5 zł, no i bezproblemowo można się wszędzie dostać. Tam dalej w Sveti Vlas już te połączenia są nieco rzadsze. W sezonie to tak myślę, że co 15 minut jedzie autobus, ale też jest to na tyle sprawna komunikacja, że spokojnie można się przemieszczać. Taksówki są dosyć drogie, bo oni tam nie włączają liczników i właściwie za trzaśnięcie drzwiami to trzeba tam 20 lewa spokojnie zapłacić, jak nie 30, a to się przelicza tam razy 2,30, 2,40, no to wychodzi dosyć drogo. Ale no wiecie, taksówkarze oczywiście korzystają, zwłaszcza na takich nieświadomych turystach. Jeżeli ktoś nie musi jechać taksówką, to może spokojnie autobusem, no to jest dużo, dużo taniej. Mm-hmm. A czy ile się stoi? Jechałeś stąd z Warszawy? Jechałeś swoim samochodem do Słonecznego Brzegu? Nigdy nie jechałem samochodem, natomiast nie polecam, bo to jest kawałek drogi. Jak patrzyłem na mapach googlowych, no to tymi drogami, takimi dobrymi autostradami, to jest prawie 2000 kilometrów, no więc wiesz, 20 parę godzin jazdy, więc dziękuję, bo wolę godzinę 50 polecieć samolotem. Samochodem trochę trudniej się przemieszczać. Najkrótszą drogą jest około 1700 kilometrów z Warszawy przez Rumunię i słabe drogi, no nie polecam. No tak, czyli tak, reasumując, jeżeli chcemy wybrać do Bułgarii, zrobić research, to myślę, że można zwrócić się do Andrzeja. Andrzej poleci swojego wspólnika, żeby dokładnie oprowadził po tej Bułgarii,
czy Słoneczny Brzeg, czy może być może inne miasto go zainteresuje, bo no, widzicie i słyszycie, że zdecydowanie te nieruchomości w Bułgarii są jeszcze tańsze niż w Polsce i być może warto się zainteresować. A tak jak Andrzej mówi, tam w tych miejscowościach nadmorskich no już nie ma średniowiecza, tylko jest normalna cywilizacja. No i w okolicy też jest coraz więcej atrakcji. Bardzo blisko jest tam właśnie miejscowość Nesebar, taka część starego Nesebaru. To jest w ogóle, można powiedzieć, taka wysepka, kilometr na dwa kilometry powiedzmy, połączona groblą z resztą miasta. Można tam dojechać autobusem i to jest przepiękne miasteczko, to jest perła UNESCO. Tam są cudowne knajpeczki, sklepiki, można pójść na degustację wina. Smaki tego wina, no czuję dzisiaj jeszcze na języku, są absolutnie niesamowite. Tam specyfikiem bułgarskim jest olejek różany. Pojeździliśmy po okolicy, są fantastyczne miejsca do odwiedzenia, taka dzika natura, są piękne plaże, są miejsca, gdzie ludzie kamperami stacjonują całymi tygodniami, wręcz w niektórych miejscach to myślałem, że się wróciłem do lat 70. w Stanach Zjednoczonych, tak z hippisami mi to się skojarzyło, ale no jest masę bardzo fajnych, ciekawych miejsc tam na wybrzeżu bułgarskim, morze jest dużo cieplejsze. Teraz we wrześniu, no to tam temperatura wody jest w granicach 23-24 stopni, więc naprawdę ciepła, przyjemna. Plaże są cudowne, szerokie, na 200 metrów, biały piaseczek. Plaże są tak jak w Polsce, bardzo ładne, ale jednak tego słońca jest dużo więcej. W Bułgarii mówią, że tam Słoneczny Brzeg to jest w granicach 270 dni słonecznych w roku, więc tego słońca jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pogoda jest przyjemniejsza, fajne miejsce do bycia tam na wakacjach, do posiadania tam nieruchomości. Inwestycyjnie uważam, że bardzo dobry jest to ruch, dlatego że Bułgaria gospodarczo też się właśnie wspominałem, super rozwija i słuchajcie, za półtora roku jest oficjalna data przejścia Bułgarii ze swojej lokalnej waluty lewa na euro. Moim zdaniem spowoduje to kolejny wzrost cenowy. Ja liczę, że w ciągu 2-3 lat to nieruchomości tam o te 50-80% powinny pójść w górę, bo dzisiaj są naprawdę tanie. No to faktycznie, czy można się zastanowić nad rynkiem nieruchomości w Bułgarii. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. Jeżeli będziecie mieli później przy odtworzeniu tego live'a, to też zapraszam do zadawania. Andrzej, czy odpiszesz później też? Tak, oczywiście, nie ma problemu, mogę to zrobić na grupie. Mam również swoją taką grupę bułgarskiej nieruchomości na Facebooku, tam wrzucam często oferty, które się pojawiają z lokalnego rynku. No i ludzie patrzą na te oferty, zgłaszają się, jak kogoś coś zainteresuje. Można zakupić przyjeżdżając na miejsce, oglądając, można zakupić zdalnie, poprzez pełnomocnictwo, wszystko zależy od już indywidualnych ustaleń. No, czyli nieruchomości w Bułgarii mamy mniej więcej jakoś ogarnięte. Jeżeli chodzi o inwestycje, oczywiście wiadomo, że inwestycje należy sprawdzić pod każdym względem. Należy przede wszystkim zobaczyć, jakie jest prawo do ziemi, bo wiadomo, że jeżeli jest blok, no to też powinniśmy mieć jakieś tam prawo własności i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli ktoś interesował się dotychczas nieruchomościami, to pewnie wie, jakie zadawać pytania. Natomiast jeżeli dopiero wchodzicie w rynek nieruchomości, to warto zgłosić się do osoby, która w nieruchomościach siedzi już wiele lat, a prawo bułgarskie zna Artur, dobrze pamiętam? Dobrze, Artur, no na miejscu tam jest wiele lat, on tam mieszka, zna urzędy skarbowe, oczywiście, że tak. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby nie mieć później nieprzyjemności
albo po prostu nietrafioną inwestycję, bo też wiele razy się tak zdarza, że zrobimy jakąś inwestycję za granicą. Zresztą co tu mówić o zagranicy? W Polsce zdarzają się przypadki, kiedy ktoś samemu kupuje nieruchomość i nie wie, o co pytać, o co sprawdzić, i później jest tak zwany ząg. Oczywiście, kupując, wiesz, kupujesz zawsze nieruchomość łatwo. Łatwo jest kupić. Natomiast warto jest też sprawdzić, czy później będzie równie łatwo to sprzedać. No właśnie, dokładnie. No ale to jest w każdej inwestycji, tak? Jeżeli wchodzimy w jakąś inwestycję, no to pieniądze wszyscy przyjmują, ale gorzej jest później. Może być gorzej z odzyskaniem. Bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję. Nie ma pytań. Dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Pytajcie Andrzeja, dołączajcie do grupy. Andrzeju, mam propozycję, żebyś po prostu pod live'em na wszystkich mediach po prostu dał link do swojej grupy na Facebooku, jeżeli ktoś będzie chciał tam dołączyć, to po prostu do niej dołączy. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem wdzięczny za to, że mogłem tutaj wystąpić, i do usłyszenia, mam nadzieję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.